zajmuję swoje buty kaszarowe. Tak, teraz rzucę jeden bucik, drugi bucik. Tu ma przygotowane specjalne ubiór bojowy, czyli buty. I zobaczcie, jak sprytnie są wyciągnięte spodnie. Widzicie? Zobaczcie, co no, to te buty. Ale fajnie. Noga, hop, zamęczymy. Druga noga. Tak. I zarzuca na siebie spodnie. Widzicie? Raz, dwa, trzy, i buty ze spodniami. Ale zarzucić ubrane spodnie. Wtedy chyta swoją kurtkę specjalną. I zarzuca na siebie, tak? Zobaczcie. Strażak ma oczywiście rękawice, żeby chronić swoje rączki. Ma specjalną kominiarkę. Taką ze specjalnego materiału, kewlaru, który chroni nasze popiery, naszą głowę, przed wysoką temperaturą. Pod zakłada sobie tak. Co dalej strażak ma przy sobie? Te ubranie, zobaczcie jakie one jest grube, one nas chroni przed wysoką temperaturą. Tak? One jest ze specjalnego materiału Nomex. Strażak ma również radiostację, tak? Po to, żeby cały czas mógł się komunikować z dowódcą. Co dalej strażak robi? Strażak udaje się do auta, a w aucie ma przygotowany aparat. To się nazywa aparat powietrzny. Jest to butla z powietrzem, którą nawita sobie na plecy. Tak. Ma do tego specjalną maskę, przez którą oddycha w momencie, kiedy wchodzi do pożaru. Tak, mają sobie zakłada na twarz. Tak. A oczywiście, tak jak każdy strażak, musi mieć hełm. Tak? I tak naprawdę jest gotowy do tego, żeby udzielać pomocy na przykład przy pożarze. Zobaczcie, co tutaj jest ciekawego. To jest tak zwany czujnik bezruchu. Każdy strażak, wchodząc do pożaru, musi go załączyć i w momencie, kiedy na przykład przez 30 sekund nie będzie się ruszał, czyli coś się strażakowi może stać, nie daj Boże, to wtedy czujnik zacznie wydobywać taki dźwięk, bardzo głośno. Głośno? Drugi kolega strażak, który z nim jest, może się zorientować, że coś z tym strażakowi się stało i wtedy może mu udzielić pomocy, tak? I tak wygląda w sumie gotowy strażak do działań w pożarze, tak? Ma aparat, ma tam. Ma tutaj maseczkę swoją, podpiętą. Tak? Okej, okay. Ja myślę, że fajnym... Kto by chciał przymierzyć hełm strażacy? Rękę do góry. On, że są chętni. To co? Po kolei? Jakoś tak w kolei? Panie, może jedna pani będzie pomagała, ale też jeszcze jedna hełm, co? Nie wiem, zdjęcia można porobić. Proszę bardzo. Maja. Jest hełm. Zobaczcie, tu jest przyłbica, która chroni nasze oczy. Maja. I do pani może nie wiem. No odwróć się, a ja ci zrobię zdjęcie. To następny? Proszę. Ciężki. Pawełek. I tu popatrz na mnie. Pawełek, patrz na panią Wiesię. Na panią Wiesię. Tak, zrobię. Oliwka. To jest, bo czapka jest. Patrzcie tam na panią. Paluszka z myszką. O, słuchaj, proszę. Panie Wiesiu, Emilka. To co, zobaczyłem może jak wygląda taki wóz strażacki, co? Kto by chciał zobaczyć? Wszyscy pewnie. To co, pójdźcie na stosik wyjazd, tak? Zobaczcie, ja tylko powiem szybciutko, co tutaj mamy i zaraz następni, którzy wejdą też na to samo powiem. Zobaczcie, tutaj mamy aparat. Ja cię na nie mam. Zobaczcie, mamy hełm przewieszone nasze. Tu mamy.
logicznie. Pilarki, specjalny sprzęt do cięcia. Czasami trzeba zrobić jakiś otwór, albo jak drzewo się przewróci, trzeba je usunąć, tak? Mamy specjalny sprzęt do cięcia. Mamy również specjalny sprzęt do oznakowania terenu. Jeżeli jedziemy do jakiegoś zdarzenia i chcemy, żeby było bezpiecznie, to rozstawimy na przykład pachołki, tak? Żeby nikt nam nie zrobił krzywdy, nikt na nas nie najechał, to my sobie odgrodzimy sprzęt pachołkami, czy też latarkami specjalnymi, lampami specjalnymi, tak? Zobaczcie, tutaj są. Tutaj mamy u góry węże strażackie, tak? Mamy na każdym końcu takiego węża strażackiego jest tak zwana prądownica. Tutaj idzie wąż przyczepiony, ten u góry, tak? I strażak, wchodząc do pożaru, ubrany tak jak wam pokazywałem, ma ze sobą prądownicę. Tutaj woda jest podawana i tą prądownicą gasi pożar. Kto chce zobaczyć? Śmiało, proszę. Można sobie podać, uwaga, ciężkie. Proszę. Można przekazać tam dalej, pokazać. Tak, właśnie gasi strażak. No, proszę przekazać dalej, żeby każdy mógł zobaczyć. Można przekazać, pokazać każdemu. Oczywiście. Podajcie sobie dalej prądownicę. To się nazywa prądownica. Ciężka, prawda? To jest całe serce auta, tak? Kierowca ma za zadanie obsłużyć tak zwaną autopompę. Tutaj to jest cała autopompa, która jest odpowiedzialna za to, żeby podać wodę. Powiedzcie mi, zobaczcie na to auto, jak ono jest duże. Ile ono może mieć tony wody na sobie? No proszę strzelać. Dużo wody może mieć? Ja wam podpowiem. Słuchajcie, to auto ma na sobie 2,5 tony wody. Dużo, prawda? I to właśnie urządzenie jest odpowiedzialne za to, żeby tą wodę podać do pożaru. Tak? Chodźcie tutaj do mnie, zobaczmy, że mamy tutaj jeszcze więcej węży, po to, żeby jak najdalej rozwinąć te węże i jak najdalej dojść do źródła pożaru, tak? Zobaczmy, że ich tutaj mamy. Dużo, prawda? Chodźcie, zobaczmy dalej. Jeśli z rodzicami i samochodem, to czasami się zdarzy, że na ulicy, zobaczcie, to, zobaczcie, to jest sorbent, tak? To jest sorbent. Teraz widać? My tym posypujemy rozlane oleje. To neutralizuje nam rozlane oleje, tak? Przy wypadkach samochodowych, kiedy płyny różnego rodzaju samochodowi płyną, to my tym neutralizujemy.
tutaj tak naprawdę jest cały sprzęt budowy. Tutaj mamy, zobaczcie, różnego rodzaju kilofy, nożyce do cięcia kubek, tak? A tutaj na dole, tutaj mamy pompę hydrauliczną i w momencie, kiedy jedziemy do wypadku samochodowego, na przykład, to korzystamy. To jest tak zwany rozcieracz hydrauliczny, którym pomagamy osobom, które są uwięzione w samochodzie przy wypadku, wydostać się, tak? Tym sprzętem rozcinamy na przykład rozbite samochody, tak? Bardzo ciężki, ale bardzo wydajny. Może pan wyżej troszkę podnieść, bo nie wszystkie ładne. Dzieciaczki tak? Widzą. O, widzimy? Musimy tutaj inne na. Musisz pomóc, jak tonie, albo w momencie, kiedy nastąpi jakiś wyciek ze statku, jakiejś substancji groźnej, to wtedy ta łódka nam pomaga rozłożyć specjalne zapory, którymi neutralizujemy wycieki. Tutaj jak się odwrócicie, te auto, takie kwadratowe, mnóstwem sprzętu, a zaproszę Was jeszcze tutaj, zobaczmy, co jest tutaj na garażu. Posłuchajcie, tutaj mamy specjalny sprzęt do próbowania wody. Zobaczcie, mamy specjalną przyczepę z pompą o bardzo dużej wydajności, którą możemy pompować wodę. W zeszłym roku, pewno słyszeliście, że na południu Polski były ogromne powodzie i ten właśnie sprzęt, ta przyczepa, razem tutaj z naszymi samochodami, jechała aż na południe Polski po to, żeby pomagać ludziom, tak? Przy dużych właśnie rozlewiskach ta pompa o dużej wydajności pomagała ludziom wypompować wewnątrz, to śmiało ta drabina starczy na to, żeby wjechać do góry aż na sam dach. Też. Także to jest śmiało starczy. To jest samochód drabiny. Tak, 37 metrów wysięgu. A tu jak się odwrócicie, zobaczcie, to jest specjalne auto terenowe, tak? Nowe auto terenowe, które śmiało pozwala na to, żeby wjechać na przykład na naszą plażę tutaj i udzielić pomocy. Czy też do lasu, gdzieś wertepy, gdzieś gdzie trzeba dojechać i udzielić pomocy, czy też ugasić pożar, tak? Jak się odwrócicie, to odwrócicie się. I wstań, ładnie. Który służy do tego, jest tam specjalna sprężarka, która pompuje nam te butle. Widzieliście, jak ja tą butlę nakładałem na plecy, prawda? Taka butla pozwala nam na pracę około 30 minut pożarów. I rozciągamy na wodzie. Idę do góry i zapytam, tak? Czy jest możliwość pokazania CPR-u, czyli Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zaproszę do góry.